Siemandero, Marcin z kanału Odkryj Tajlandię. Dzisiaj będzie odcinek taki nietypowy, ponieważ będziemy kręcić, jak to mówi Rysiu z Jolą, western. Biologiczny. Jaki? Biologiczny, tak. Odwiedzili mnie znajomi z Polski i zrobimy sobie małą wycieczkę po Tajlandii. Także będzie wesoło. Słuchajcie, ja zrywam boki co chwilę. Jesteśmy przed Golden Mountain Buddha i Golden Mountain Temple, czyli przed wzgórzem Złotej Świątyni. Taka dosyć zabytkowa dzielnica Bangkoku. Wszystko dookoła jest po chińsku, czyli jesteśmy niedaleko chińskiej dzielnicy. Dobra, lecimy, będzie wesoło. Zostawcie suba. Let's go! Jesteśmy przed prawie zachodem słońca. Przepięknie, na pewno jedno z bardziej wartościowych miejsc w Bangkoku, które warto odwiedzić. Dobra, lecimy pod górę. Pamiętajcie, że w Bangkoku jest dosyć gorąco, tym bardziej w takim top sezonie, czyli od grudnia mniej więcej do kwietnia, maja. Także dużo wody pijcie, bo wchodzimy pod taką górę, nie? Wczoraj też miałem taką fajną przebieżkę po Bangkoku i powiem wam, że pod koniec dnia już człowiek naprawdę nie ma sił. A zaraz wam opowiem więcej, co warto zobaczyć w Bangkoku. Dobra, wchodzimy na górę. Mamy 344 stopnie. Jolcia, zobacz, za tobą. 344 stopnie. Więc... Stopnie schodów. No schodów, tak, schodów. Ale pamiętacie, jak ostatnio wchodziliśmy w Krabi? Ostatnio wchodziliśmy w Krabi, było 1300. No, więc tak jak mówię, dużo wody i na pewno nie na kacu. Widzicie, widzicie? Tu odpoczywanko. Jak zwykle w każdej świątyni buddyjskiej mamy takie dzwony na szczęście. Jeżeli się w taki dzwon uderzy i pomyśli życzenie, podobno się spełnia. Wow! Jolcia, weź uderz. No! Rynia nagrywa. Oj! Nie jadłaś chyba, nie jadłaś kolacji. Trzeba trafić. Wow. Dobry gong, nie? Słuchajcie, są podobno w gongach, są tak jakieś niecodzienne, jakby to ująć, niespotykane wibracje, że nasz organizm przechodzi w jakiś stan takiej mantry. Podobno jest taki, nie wiem, nawet masaż mantryczny właśnie gongami. Dobra, zawsze należy zdjąć buty przed wejściem do świątyni. Nie, można w skarpetkę. No, możesz się pomodlić, Jolcia. Rynek, ty też chcesz się pomodlić? Jak zwykle w każdej świątyni, 7 dni tygodnia przedstawiającego Buddę w 7 różnego rodzaju pozycjach, medytującego, odpoczywającego. O, zobaczcie. Sprawdźcie, w którym dniu wy się urodziliście. Ja jestem z 1 kwietnia. Ale Jolcia, tak? W jakim dniu tygodnia? Tego to ja nie wiem.
A widzisz, bo ja chyba w niedzielę, czyli niedziela to jest Budda, no muszę sprawdzić. Kontemplujący, widzisz? Wejście do pagody na samą górę świątyni. Tutaj trochę schody trochę bardziej strome. Rynek, powoli. Nie myślałam, że taki wąski. A. Tak jak na strych, takie schody. Tak, ale tu już chwila, moment. Wow, zobaczcie. Proszę, zmieścisz się. No okej, okay, jesteśmy na szczycie Golden Mountain Temple. Powiem wam w trzech słowach, co warto odwiedzić w Bangkoku, ponieważ bardzo wielu z was zadaje mi pytanie, ponieważ mają tylko powiedzmy jeden czy półtorej dnia w Bangkoku. Co zrobić, co odwiedzić, jak zorganizować wycieczkę w jeden dzień po 10-milionowym Bangkoku. Słuchajcie, tak naprawdę jest wiele miejsc do odwiedzenia, dlatego chcę wydać, tak jak powiedziałem przedtem, e-booki na temat tego, jak zwiedzić Bangkok w jeden dzień, w dwa dni i w trzy dni, ponieważ tak jak powiedziałem, Bangkok ma 10 milionów mieszkańców i naprawdę, jeżeli mamy tak bardzo ograniczony czas, to musimy się bardzo mocno sprężyć, żeby odwiedzić co najmniej te najważniejsze atrakcje, którymi są m.in. Pałac Królewski w Bangkoku, świątynia Wat Po leżącego Buddy, Golden Buddha, czyli taki może tutaj zaraz z góry tej świątyni będzie go widać, to też wam pokażę, czyli Golden Buddha, taki wielki, potężny, złoty Buddha. Co jeszcze? Na pewno wypadałoby zrobić rejs statkiem po kanałach Bangkoku i odwiedzić przy okazji właśnie najciekawsze miejsca, również właśnie z poziomu wody można w niektóre miejsca dopłynąć. Także ja to wszystko na pewno ujmę w swoim e-booku, żebyście no już jakby mieli tą możliwość zorganizowania sobie czasu, mając tylko jeden dzień wolny w Bangkoku. A za chwilę odwrócę kamerę i pokażę wam mniej więcej, jak to z góry wygląda ta cała okolica Starego Miasta w Bangkoku właśnie. Okej, okay, widzicie tam w oddali mamy Pałac Królewski. Pałac Królewski, świątynię Wat Po, w Pałacu Królewskim świątynię Szmaragdowego Buddy, a tam daleko za rzeką mamy wielki złoty Budda. Także to są po części najważniejsze atrakcje Bangkoku. W jeden dzień możemy jeszcze odwiedzić Chinatown, możemy też odwiedzić Khaosan Road. Jola udaje, że się modli. To tak, tak, ale zobaczcie, sępy się zbierają. Tam tak, widzicie, tak, Rysiu, tam jak kurczy ten? Okej, okay, tak. Zaraz. Tak. To jeszcze nie było w tym to stary Bangkok był dalej. Ale nie? Powiedz mi, ale ten, ale o co chodzi? Jest tutaj napisane, o co chodzi z tymi sępami, że tam te zwłoki coś tam widzicie? No bo jak cholera była, to wiesz, umierali na. A, umierali na ulicach. A, cholera. Tak, tak, tak. Cholera disease, czyli między 1809 a 1824, okay, zobaczcie. Tak. Vultures been coming to the temple to devour the dead bodies. Czyli? Czyli zżerały, jak tu do jak tego... Kondory czy sępy? Nie, sępy. To są sępy, dobra. Wow. Jak ciała leżały na ulicy. I później dlatego ten disease się spread robił coraz bardziej. Okej. Okay. Pani z tego języka, to jest zawsze tajski, czy jaki? Angielski, chyba tajski. Się bajeruje jak zwykle. Ja angielski nie, ja jak kasę widzę dokumenty jestem. To ten Edyta teraz, ile to było? Słuchajcie, spotkałem właśnie Darka i Edytę. Darek. Cześć, Darek i Edyta z Kanady. A przecież słuchajcie, teraz na weekend będzie opublikowany, tak jak ten film będzie opublikowany w niedzielę, tak teraz na weekend również wjedzie z vloga pod tytułem Kanadyjczycy od Tomka, który właśnie prowadzi tego vloga z Kanady, wywiad z moją skromną osobą. Także świat mały, prawda? Normalnie masakra. Rysiek, tak. Kolega, przy okazji. Tak, świeruje, tak, dokumentuje. Za pięćset. Tanio nie będzie, to Ryśka nigdy nie jest. Skasujemy za to. Tak, skasujemy. Tylko nie w wietnamskich dongach, bo tam milion to jest. Nie, czułem się milionerem przez bardzo krótko. Jak za stówę dostałem milionowy kuba.
To jak w Polsce w 80-tych latach. Sześć zer z tego. Obcięli tak. Obcięli, myślą, że została złotówka. Dokładnie. To samo w Wietnamie. Koniec, tak. Teraz pamiętajcie, w Wietnamie mamy jeszcze miliony, tak? Każdy jest milionerem. Zobaczcie, w każdej świątyni jest taki właśnie złoty Budda. No i dotarliśmy w końcu do Huafin, zobaczcie. Policjanci z Miami. Jolcia. No dobra, jesteśmy w Huafin, jest prawie wieczór. Zamówiliśmy sobie takie kurcze, niesamowite kurcze historie na stole i co? Jutro spotykamy się z Grażynką i z Januszem. Także o 11 widzimy się z naszymi polskimi emerytami. Nie, może jeszcze uda się odwiedzić Roberta i Madzie w ich knajpie. Oni na razie się remontują, ale może tam do nich na chwilę podjedziemy, przywitać się tylko, nie? No, a tymczasem jesteśmy głodni, więc zaczynamy jeść. Siema, w kolejny dzień. Jesteśmy w Huafin w galerii Bruport. Rysiek, nasz główny cowboy, mówi, że kręcimy western, kurwa. Jolcia, co my tutaj mamy? Polskie ciasta. Polskie ciasta. Tak, ale co tam było? Chleby, jak normalnie. O Jezu, bułeczki. Ale bułeczki te chleby. Bułki tak, apetycznie wyglądają, nie? Słuchajcie, no, bo tutaj wiecie, że w Tajlandii nie ma bułek chleba. Zobaczcie, jak to wygląda. Jak po iluż tam miesiącach, tak jak ja, załóżmy, nie spotkałem takich chrupiących wypieków, to aż się normalnie chce. Jolcia, a wy po trzech tygodniach już tęsknicie, tak? Apetyczne, zobacz, te chlebki na tym. Jakich, a tu no wszystko, Boże, pieczywo. Widzicie, jak to można tęsknić za pieczywem po trzech tygodniach, a co dopiero ja po trzech latach. Idziemy na spotkanie z Januszkiem i z Grażyną. Proszę bardzo, widzicie? Dostaniemy. Słuchajcie, rzuciliśmy się na pieczywo normalnie. Ale ja nie widziałem, nie? W Bangkoku, kurde, ani w, jak byliśmy w Pattaji. W chińskim sklepie. To masełkę teraz jeszcze trzeba kupić, nie? No kurczę, cześć! Cześć! Widzicie? Januszek? Cześć, Martunia! Dokumentacja musi być, cześć kochana. Jak to mówi Rysiek, kręcimy dzisiaj western. Także, kurczę, no dobra, no siadamy, gadamy, nie? Pamiętacie ten nasz film? To jest jeden z naszych lepszych filmów, słuchajcie, Emerytura w tropikach. Z Januszkiem i z Martunią. Albo z Grażynką, tak? Jak to woli. Dobra, siadamy, jakąś kawę zamawiamy. Mieliśmy kanapki normalnie, tak już tęskniliśmy za polskie kanapki. Zobaczcie, bułeczka, masełko, szyneczka. A co tam jeszcze? Sałatka, jajka, prawdziwe polskie śniadanie. No dobra, przerwa na kawkę, jedziemy dalej. Huafin na plaży, zaraz wam poopowiadam trochę o Huafin, bo to miasto też koniecznie trzeba zobaczyć. A jeżeli ci chodzi o kawkę, to na każdej stacji benzynowej mamy Amazon. Słuchajcie, Grażynka z Januszkiem polecili nam taką miejscówkę. Normalnie przepiękna mała plaża między dwoma skałami. Jesteśmy na południu Huafin. To się nazywa Sai Noi Beach. I powiem wam, że wygląda przekozacko. Mało ludzi, bo chyba niewiele osób o tym wie. Ta plaża ma może 300 metrów, może nawet niecałe. I tak wygląda. Tam są skały z jednej strony, tu są skały z drugiej strony. Dobra, jeżeli chodzi o Huafin, to powiem wam tak, jest to, myślę, że kurort porównywalny z Sopotem. Jest tak samo, teraz jest stulecie hotelu, który nazywa się Grand Centara, czyli jak widzicie, już 100 lat temu były tutaj hotele na tym wybrzeżu, więc miasto jest takie bardzo nieturystyczne, ale takie, powiedzmy, że jest bardzo dużo emerytów, tak jak właśnie Janusz i Grażyna wybrali sobie Huafin, ponieważ jest to bardzo spokojne miasto, bardzo czyściutkie miasto, dosyć duże, ale zarazem, tak jak mówię, nie zatłoczone, niezbyt zakorkowane, więc jak najbardziej polecamy do chillowania, do spędzania właśnie tak czasu, jak tutaj na załączonym obrazku. Morze turkusowe. Coś czuję, że Rysiek z Jolą zamieszkają tutaj w Tajlandii niedługo. Taki jest plan. Ale myślę, że szybciej jak dalej, co? Szybciej, tak.
niż dalej. No, tak coś mi się też wydaje. Kto powiedział, że Tajowie nie mają swojej syrenki? No kto? Ogon zgubiła. Jolcza, gdzie ty tam idziesz? Kurde, Jolka się wspina na ten. A, bo ty chcesz mieć syrenę. Kurka, rurka. Ty teraz widzę, jaka ta syrenka wielka normalnie. No jak? Rysiu, kręcisz dalej western? Ja chyba nasz odcinek zatytułuję, kurde, na dzikim zachodzie. Dobra, Jolcia, masz ten. Na zdrowie. I co? Żyć nie umierać, nie? Jak się nazywa, Jolcia, ta plaża? Sanoi Beach, Hua Hin. No pięknie, no. No i co, dotarliśmy na patok w końcu, jest 12 w nocy. Ryniu, Jolcia, jak tam? Wrażenia? No super, ciekawie. Ciekawie? Jest bardzo wesoło. No kurczę, raczej nie inaczej. Lekki szok, dobra. Słuchajcie, Ryniu już kiwa, bo chyba czas na ten, na rozrywkę, tak? Czy na dobranoc? Zobaczymy. Wszystko razem do kupy. Wszystko razem, tak. Dobra, słuchajcie, jesteśmy na patok, dotarliśmy po 7-8 godzinach z Hua Hin. Także dzisiaj tylko może małe jakieś piwko, a może nawet nie na patong. Obowiązkowo, nie? Obowiązkowo. A od jutra zaczynamy mega przygodę na Phuket. Bądźcie z nami, zostawcie suba, bo już niewiele zostało do 6000. Trzymajcie się ciepło. Hej!